Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek Ligi Typera. W ostatnim użytkownik Oniku ja oraz Mateusz zdobyli po 21 punktów, ale nagroda jednak powędruje do ja. Natomiast w klasyfikacji generalnej mamy nowego lidera, którym to z powrotem został Oskar Kubicki, któremu to udało się uzyskać już 95 punktów, także gratulacje. Jeżeli chodzi o ten nowy odcinek, to mamy Ligę Mistrzów, więc do wygrania dla zwycięzcy będzie puszeczka z Ligi Mistrzów od Topsa sezon sprzed 2 lat. Puszeczka oczywiście, jak widzicie, zafoliowana. Jeszcze jedna mi akurat została, także to jest nagroda dla zwycięzcy. Żeby wziąć udział w tym odcinku, trzeba zostawić pod tym filmem łapkę w górę, a także w komentarzu typujecie mecze, które dla Was wybrałem. Zanim je przedstawię, to muszę Wam jeszcze powiedzieć o tym, że ta edycja Ligi Typera będzie trwała dosyć długo, bo do maja, do finału Ligi Mistrzów. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że w zimie będzie przerwa w Lidze Typera, ale spokojnie, ten odcinek to nie jest ostatni odcinek przed tą przerwą, ponieważ na pewno będzie jeszcze jeden, a zobaczę, może będą jeszcze 2 odcinki Ligi Typera. Natomiast wracając do dzisiejszego odcinka, to wybrałem dla Was 6 meczy, skoro mamy 6. kolejkę. No a teraz Wam te 6 meczy Ligi Mistrzów przedstawię. Na wtorek wybrałem tylko 2 mecze, ale za to oba będą to hity punktowane podwójnie. Grupa B, mecz gigantów, Bayern kontra PSG. Bayern, by być pierwszy, musiałby wysoko pokonać Paryżan, co jest jednak mało prawdopodobne. Grupa C, Chelsea, Atletico. Chelsea ma już zapewniony awans, natomiast Atletico, by myśleć o awansie, koniecznie musi ten mecz wygrać, co będzie jednak bardzo trudne, bo grają na Stamford Bridge. Na środę wybrałem 4 mecze z 4 różnych grup. Grupa E, Liverpool, Spartak. Faworytem są The Reds, ale Spartak ma jeszcze szansę na awans i na pewno łatwo się nie podda. Grupa F, Shakhtar, Manchester City. City ma już oczywiście zapewniony awans, natomiast Shakhtar, by awansować, musi przynajmniej zremisować, by nie oglądać się na Napoli. I jeszcze 2 mecze, grupa G, RB Leipzig kontra Besiktas. Turcy mają już zapewniony awans, a Red Bull będzie chciał tutaj wygrać, by też to zrobić. I grupa H, Real kontra Borussia. To mógłby być niezły hit, ale jak widzicie, Borussia ma tylko 2 punkciki, więc będzie to dla nich mecz na pożegnanie z Ligą Mistrzów. I podsumowując, to typujecie w tym odcinku 6 meczy. Bayern, PSG, Chelsea, Atletico, Liverpool, Spartak, Shakhtar, Manchester City, Lipsk, Besiktas oraz Real Borussia. Mecze punktowane podwójnie to Bayern, PSG oraz Chelsea, Atletico. Na każdy z tych meczów podajecie jego wynik, a także jednego strzelca bramki. Tu możecie zobaczyć, jak powinien wyglądać przykładowy wasz komentarz. Czas jest do wtorku do godziny 20:45, także życzę Wam wszystkim powodzenia, trzymajcie się, cześć!